Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, najbardziej efektowny, najbardziej niewiarygodny destrukt banknotu, jaki kiedykolwiek mieliśmy w ciągu 20 lat zajmowania się polskim banknotem, intensywnego zajmowania się tymże banknotem. To jest destrukt mniej więcej takiej klasy, jak 2 złote współczesne, które było wybite wraz z podkładką z maszyny, która dostała się między stemple. Olbrzymia rzadkość, ewenement i raz na miliony sztuk taka pozycja mogła się trafić i podobnie z tym banknotem. Gdyż nie dość, że wiele zbiegów okoliczności musiało zajść, żeby ten banknot powstał w takiej formie, jak tutaj to widzimy, to na dodatek duże szczęście, że obydwa te kawałki się zachowały. Więc popatrzmy, z czym mamy do czynienia. Proszę Państwa, dziesiątka z BM-em wygląda tak. Tak wygląda zadany przez ordynację, przez emitenta banknot 10-złotowy z BM-em. A tak wygląda to, co mamy tutaj. Co tu się wydarzyło, że ten banknot jest jaki jest? Przede wszystkim wydrukowany został zupełnie poprawnie z jednej i z drugiej strony. Ale jest tak dziwnie pocięty, że nikt nożyczkami celowo by tego w ten sposób nie zrobił. Proszę Państwa, stało się to tak, że arkusz poskładał się w momencie, gdy miał być cięty przed pójściem na maszynę do cięcia. Czyli przede wszystkim mamy jedną linię złożenia tutaj. Złożył się tak. Teraz już staje się względnie jasne, dlaczego został taki kawałek. Tutaj ścięty, a to dlatego tutaj ścięty, gdyż jak był tak złożony, to tutaj szedł od góry nóż czynący ten banknot. Wszystko pięknie. Tylko że mamy jeszcze jeden kawałek tego banknotu i to ten brakujący tutaj. Czyli co się wydarzyło jeszcze w tej pozycji? Zawinęło się na sąsiedni egzemplarz, czyli tu miał być drugi banknot, a raczej pewnie rewers drugiego banknotu 10 zł, ale ponieważ ten nasz cały arkusz zawinął się tak, jak to widzimy tutaj, o, ten nasz cały arkusz, normalnie origami się bawimy, proszę Państwa, na starym banknocie, ten nasz cały arkusz zawinął się w takiej formie i tak poszedł pod wykrojnik. W efekcie wykrojnik przeszedł tutaj i przeszedł tutaj, tnąc te banknoty, tak jak widzimy. Następnie poszło to na jakąś maszynę, która robi sortowanie i składa to do paczki. Czyli te banknoty trafiły prawdopodobnie w ogóle do różnych paczek, gdyż w paczkach numeracja banknotów jest kolejna i to tak typowo idąca kolejno. A tu widzimy, że na arkuszach nie idzie to w ten sposób, że one są drukowane po kolei. Czyli tutaj mamy numer 5281783, tu mamy 5381783, czyli przeskok mamy na drugiej cyfrze. To szło w ramach odrębnej partii paczek, czyli maszyna sortująca to spychała do innych paczek, czyli nie sposób, żeby w jednej paczce obok siebie dwa takie banknoty trafiły się wyjmowane z paczki z pliku 100-sztukowego spiętego banderolą. I proszę Państwa, to potwierdza historia kolekcjonera, który to do nas przyniósł. Gdyż kolekcjoner ten, przynosząc ten banknot, powiedział coś, co w pierwszej chwili wydawało mu się niewiarygodne, za czym nie uzmysłowiłem sobie techniki, jak mogło to powstać. Że no przede wszystkim byliśmy zachwyceni, że przyniósł taki kompletny destrukt, ale myślałem, że ten kompletny destrukt trafił właśnie jako jedną pozycję. On mówi, że najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że nie, że te dwa banknoty kupił od różnych osób w odstępach czasu, ale w efekcie złożyło mu się pięknie w ten jeden destrukt. Gdyż tutaj najpierw miał ten górny, gdzie był banknot z tym swoim właściwym numerem i z tym numerem przesuniętym o jeden, a później przypadkiem z innego miejsca dokupił ten kawałek. Ale tym sposobem, proszę Państwa, udało się skompletować najbardziej niesamowity destrukt banknotu polskiego, jaki kiedykolwiek mieliśmy, czyli parkę dwóch częściowo nierozciętych, częściowo obciętych 10-złotówek z BM-em. O ile same motylki tak zwane, czyli właśnie
takie banknoty z nieodciętym jakimś kawałkiem pojawiają się od czasu do czasu i są banknotami bardzo poszukiwanymi i bardzo cenionymi. Na ostatniej aukcji mieliśmy kilka sztuk. Kosztowały, z tego co pamiętam, powiedzmy plus minus pod 2000 za sztukę. To ciężko mi powiedzieć, ile będzie ta sztuka kosztowała, gdyż jest to nie dość, że motylek, to jeszcze drugi destruk do kompletu, sam w sobie też wartościowy, gdyż poza tym, że tu jest przycięty, to widzimy jednocześnie, że jest egzemplarzem z krańca arkusza, łącznie z takimi paserami drukarskimi zachowanymi, więc sam w sobie też miałby sporą wartość, a tutaj razem stanowią komplet i to jedyny w swoim rodzaju komplet. Jeszcze jeden ewenement, jedna wyjątkowa sytuacja, która tutaj miała miejsce, to, że proszę Państwa, podczas kontroli jakości obydwa te destrukty miały to szczęście, że przemknęły przez kontrolę jakości, czyli żaden z nich nie został wyłapany z tych paczek, gdzie już ustaliliśmy, że każdy z nich był w osobnej paczce włożony. Obydwa wyszły na rynek do obiegu, obydwa zostały wyłapane i obydwa po latach zostały połączone w jedno. Coś wspaniałego. Będzie to do licytacji na naszej aukcji jesiennej. Cena wywoławcza takiej parki to mniej więcej tyle, co cena jednego motylka standardowego, czyli startujemy za 2000 zł. Zobaczymy, za ile się skończy licytacja. Polecam zainteresowanym oczywiście uwadze i licytacji, natomiast ogólnie osobom ciekawym wyniku obserwowanie licytacji, bo sami jesteśmy ciekawi, do jakiej kwoty kolekcjonerzy dowartościują tą wyjątkową, niesamowitą, jedyną w swoim rodzaju pozycję. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.